w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie rozśliwamy wapno na ściernisku. Dzisiaj jest poniedziałek, szósty, czy tak któryś, czy siódmy. Z tyłu jest Tomek na rozśliwajce, epce pod trójeczka. Rozsiewamy dawko wapno magnezowe w ilości 2 ton na hektar. Na tej działce około 8 hektarów. Trzeci wózek rozchwalamy. Wapno jest kredowe. Dość fajnie się rozrzuca. Jak trochę daleko jedziemy, to się potrafi mocno ubić, ale fajnie daleko rozrzuca. Widać, gdzie się gdzie leci, bo białe jest, to fajnie wszystko widać. Są napędzane hydraulicznie. Teraz jedziemy do momentu, w którym zabrakło. Tamtym przejazdem, co uzupełnię do końca, raczej starczy, może się coś zostanie. Ściernie po mieszance. Tomek tam musi dziubać, bo się potrafi mocno zawiesić. Jest godzina 18. Dalej nic nie pada. Miało wczoraj padać, w sobotę miało padać. Teraz też miało padać i nie pada. Włączamy sobie. Talerze są na posuwie, talerze są o napędzie hydraulicznym. Po dupie dostaje pompa w traktorze, bo cały czas musi chodzić i podawać olej. Jeszcze Ursus nie ma wolnego spływu i musi jeszcze ten olej ciągnąć. Dopiero ma ciężko. Tam Piotrek sobie nie widzicie, ale kłopotą gruberuje. Odwiozę mu grubera. Kurzy się. Gruberowałem, ale już nie chciałem kolejnego vloga nagrywać. Ja już słudzę gruberowałem. 15 hektarów tylko. Wapno do rozsiania mamy 100 ton, 4 tiry. Trochę tego jest. Myślę, że 2 dni roboty i będzie po robocie. Dopiero około 4 zaczęliśmy, jest 7, ale to tam około godziny się wózek ładuje, rozsiewa i dojeżdża, bo dojazd trwa najdłużej. Dobra, to na tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Na razie.